To jest miejsce, któremu chciałem w swoim pierwszym filmie bardzo podziękować. Tu poznałem ludzi, tu poznałem pana Jurka Lidena, tu chodziłem do tego kina i uczyłem się tego kina. I gdyby nie to, że ktoś zauważył mnie tutaj w Nowej Hucie, to nie robiłbym dzisiaj filmu. Więc to jest taki mój gest podziękowania dla tego miejsca. I chciałem go jakoś tak pokazać ciepło, serdecznie. Nie zrobię tego. To jest tylko igła. No i co z tego, że to jest jeden igła? Jeden zdecydowany ruch. I już! No. Nie zrobię tego. No dawaj. Na początku było trudno wejść w to wszystko, oprócz tej pracy i w ogóle. Ale później już z czasem, jak nam po prostu reżyser pomagał, aktorzy, którzy z nami byli, z czasem już to szło do przodu, w sumie do przodu, więc po prostu wszystko już było coraz lepiej. Kiedy cię uderzyłem pierwszy raz? Pamiętasz? Uderzenie? To było spranie, a nie uderzenie. Za nic. Po pijaku? Historia nie jest tylko nasza, tylko wielu rodzin, wielu ludzi, którzy mieszkają w Polsce, więc... Czerpaliście też? Oczywiście, ze swojego środowiska. Każdy ma problemy, każda rodzina nie jest idealna i my też mamy znajomych, w których rodzinach coś nie gra i też rozmawiamy między sobą i też czerpiemy z tego doświadczenia. Wiesz co myślę? Skąd mam wiedzieć? Że ty i ja to przeznaczenie. Głupi jesteś, daj mi ognia. Masz piękne oczy. Nie odpuścisz? Naprawdę. Daj mi ognia. Ważne jest to, że to był debiut, czyli pierwszy pełnometrażowy film, który z Grzegorzem robiliśmy razem. Myślę, że udało nam się w danych warunkach zrobić coś, no co ma sens, to jest jakąś taką wspólną wypowiedzią. Więc ja mówię, no nie było to proste, bo zawsze debiut rządzi się prawami, że pewnych rzeczy się po prostu nie wie na początku i super jest je wiedzieć na końcu. Jest to 58. wystawa kanarków i ptaków egzotycznych organizowana w Nowej Hucie. Są ptaki wielu gatunków, są papugi, są kanarki kształtne, kolorowe, kanarki śpiewające. Są to pupile naszych hodowców, którzy od wielu lat wystawiają na tym terenie swoje pociechy. Jest to w tej chwili nasza 60. rocznica od powstania naszego oddziału na terenie Nowej Huty Krakowa. W ostatnim czasie coraz mniej młodych ludzi jest zainteresowanych hodowlą ptaków, dlatego że uważają, że to śmiercą, że to trzeba o to dbać, a mnie się wydaje, że przez to człowiek robi się mądrzejszy, bardziej odpowiedzialny, wie, że ma kogoś, kim się opiekować i dlatego taki ptaszek nie zaszkodzi, jakby był w domu. Kiedy w 1991 roku zostałem proboszczem w parafii, nie było chóru. Postanowiłem, że w parafii, gdzie będę proboszczem, musi być chór. Było trudno zdobyć oczywiście nowych kandydatów do chóru. Ja chodząc nieraz po kościele, wsłuchiwałem się w głosy śpiewających i proponowałem im. Oczywiście w bardzo dużej mierze pomógł mi tutaj obecny organista Stanisław Kowalczyk. Wspólnie organizowaliśmy nabór do chóru.
Jak chodzi o moje zaangażowanie w ten chór, to wynika ono trochę z mojego pojęcia misji organisty jako takiej, która moim zdaniem oprócz posługiwania w kościele, grania podczas liturgii, no jest też taką rolą animacyjną, jak chodzi o muzykę kościelną w ogóle w parafii, której się posługuje. Tak to pojmuję, a poza tym no lubię po prostu chóralne śpiewanie. Jak chodzi o zespół, jest to grupa, która doskonale obrazuje tak zwaną jedność w różnorodności. Ludzie są bardzo zróżnicowani pod różnym względem. Pod względem profesji, pod względem wieku, sytuacji rodzinnej, ekonomicznej. Natomiast rzecz, która najbardziej tu przyciąga ludzi i w jakiś sposób łączy nas w jedność, to zamiłowanie do muzyki, do śpiewu.